Maraton świętokrzyski uznajemy za rozpoczęty. No i tu powinniśmy już widzieć klasztor, ale go nie widzimy, bo są chmurki. I wybiegamy do Szklanej Huty. O, ja tu kiedyś wbiegłam tej pani na posesję. A trzeba tu, teraz już taka jestem mądra i wiem. I mamy pierwszy punkt z napitkiem oraz z zagrychą. O! Góry się to wszystkie bardzo tajemnicze. W chmurach, w lekkim deszczyku, w mgle, ale kolorowe. I asfalt w Kakoninie. I drugi punkt reggae. I oto i oni, czołówka maratonu, brawo, brawo! No, zaczyna być błotniście. No i zaczynają się gołoboża, niechybny znak, że zbliżamy się do szczytu Łysicy. Będzie super, zobacz. Te gołoboża w dół! I to jest podobno już zasadniczy szczyt Gór Świętokrzyskich. No i co te ludzie tak biegają tutaj? Co tak biegają? Gdzie Misiek? Pozdrowienia dla Miśka. Misiu, pozdrawiam cię. Gdzie ty jesteś? No i dobiegamy do zawrotki. To teraz zobaczymy, jak wygląda ta sama trasa, tylko od Świętej Katarzyny. Proszę, jakie rącze jelonki. Czy ja dobrze widzę? No, nie wiem. Dobrze widzę. Brawo, brawo. No dobra, mam niejasne wrażenie, że ja tu już dzisiaj byłam. No i proszę, jaką ładną pogodą wita nas Kachonin z drugiej strony. W sensie od Łysicy. No i proszę, jakie eleganckie drożdżóweczki na punkcie. Poli co prawda już nie ma, ale drożdżóweczki pierwsza klasa. No, dłuży się okrutnie ten odcinek do Szklanej Huty. No, zbieg do Huty Szklanej teraz zupełnie inaczej wygląda niż rano. I znów łysa góra.
diametralnie teraz, inaczej to wygląda, bo po prostu wszystko widać. Mało ci? Wracasz? No i dobiegamy! No i jakoś się udało. Cześć, ultra poślady. No proszę bardzo. I udają się po medal zgodnie ze wskazówkami sanitarnymi. No, ale elegancki. Z jelonkiem. Słuchajcie, bardzo fajnie się udało. Co prawda grawka taka duża w tej z powrotem, no ale nie ma się za wiele czego spodziewać. W sumie po górach Świętokrzyskich. Bardzo fajny bieg, sympatyczny. Chyba nas nie dużo było na trasie ostatecznie. Ale punkty były, jedzonko było, picie były, było, picie, przymiła obsługa, zostaje tu do środy. Bye!